wieczór Państwu. Witam Państwa w programie Ale Kosmos. Dzisiaj naszym gościem jest pan Adam Nowakowski. Dobry. Dzień dobry. Pan Adam jest specjalistą z zakresu historii starożytnej. To jest. Będziemy dzisiaj rozmawiać o starożytnych cywilizacjach. O, to fajny temat, bo ja dużo o tym wiem, dużo czytałem. No, mam nadzieję, że pan dzisiaj nam troszeczkę o tym poopowiada. A to ja mam gadać. Rozgryzłem panią. Fajny żart. Archeologiczny. Trzeba sobie samemu go wykopać. Panie Adamie, zacznijmy od takiego pytania, które nurtuje nas wszystkich. Czy Atlantyda była naprawdę? Pani redaktor, to może zacznijmy od początku. O, będzie idealnie. To na samym początku chciałem powiedzieć, że niejaka pani Wanda Kocieba to zapluta wsza, która oczernia innych i jej plugawe życie jest tylko po to, żeby zatruwać życie innym, czyli w tym przypadku akurat mnie. Ja nie bardzo rozumiem. Ona łazi po mieście i rozpowiada ploty, jakobym to ja gdzieś chodził po lombardach i sprzedawał rzeczy, żeby mieć na alkohol. Pani to słyszy? Przecież to się piwo w kieszeni otwiera. W sensie nóż. Ale no niestety słyszę, ale mieliśmy rozmawiać o starożytnych cywilizacjach. Dokładnie. I ja o tym czytałem, ja chodziłem na wykłady, mnie do telewizji zapraszają, a ta zakłamana wsza mówi wszystkim, że niby ja nie potrafię przestać. Pani to słyszy? Tak, po raz kolejny niestety słyszę. A ja jak chcę, to proszę panią, kilka dni nawet nie piję. Ale jak moglibyśmy jednak wrócić do tematu... Co się... Przepraszam, nie spodziewałem się, że to woda. Jeśli moglibyśmy wrócić do tematu, Atlantyda. No, znam, no. Czy to prawda, czy fikcja? Prawda. A kim byli mieszkańcy Atlantydy? Atlantyczykami. A jak coś więcej by pan mógł, no nie wiem, czym się zajmowali mieszkańcy Atlantydy? Grillowali. A jak rozpalali tego grilla? Ogniem. Albo energią z kryształów. Energią z... Przepraszam, że tak dociekam. Skąd pan czerpie wiedzę? Od George'a Becka. George'a... A on od? Katy Perry. Katy Perry. No chyba nie od tej zakłamanej wszy, Wandy Kociewy, która na pewno ma jakieś swoje teorie, a poza tym swoje ma za uszami, bo proszę państwa, ja jak skończę, to ja sobie zaznaczam i później wiem, kiedy jest upite. Dość! I ona mi będzie mówiła, kiedy ja mam dosyć. Dość o Wandzie Kociebie. I jakby pan był na tyle uprzejmy i jednak opowiedział nam coś o Atlantydzie, to byłabym wdzięczna. Ale co? Przecież to wszystko można sobie w YouTubie sprawdzić. To jest dostępna wiedza, ja tego nie będę tu tłumaczył. Ale przecież po to się tutaj spotkaliśmy, pan jest historykiem. Ja nie jestem historykiem. A kim pan jest? Adamem. Ale z wykształcenia. Nie rozumiem. No, jaki kierunek studiów pan skończył? Marketing i zarządzanie. A co to za kierunek studiów? No to pani mówiłem, że nie mam wykształcenia, no. A poza tym to im zależy, żeby mnie ośmieszyć. To im zależy, żeby ta wiedza nie wyciekła. To oni faszerują nas antybiotykami. To oni to rozpylają. Kto? Reptilioni. Reptilioni? Reptilioni. I Wanda Kocieba, która pewnie też jest gadem, bo proszę państwa, ona ma te błony
pławne między palcami, ma takie gały, takie wybałusza i ona tylko chodzi po szafkach i patrzy, kto ile kupuje i kto ile kończy. To naprawdę wszystko to są takie bardzo... Tak, to są bardzo, ale... tezy. Proszę panią, ale era Marduka się już skończyła. Marduk został pokonany. Nasze wybawienie już leci. Nie będzie technologii 5G. Nasze wybawienie leci z góry. Kto? Anunnaki. To są ci dobrzy? Ci dobrzy. A kto to taki? Anunnaki. Oni. Reptilioni. Zwariuję. I proszę panią, i już niedługo wejdziemy na wyższy stopień wibracji i złączymy się z energią kosmosu i każdy będzie mógł chodzić do sklepu i kupować co chce i ile może wypić. A nie, że tylko po kieliszku i chowamy do szafki. Dobrze, naprawdę. Zresztą ja wiem, do której. To już... To wszystko przekracza granice rozsądku, naprawdę. No, to moja żona ma dużo bardziej śmiałe tezy. O, ciekawe jakie. Mówi, że jestem... To zapewne tak samo jak pani Wanda Kociewa. No, trochę szacunku mówi pani o mojej żonie. Słucham? Wanda Kociewa to moja żona, ta zaplugawiona wsza. To będzie najlepszy moment na zakończenie naszego programu. Dżingiel, Janusz, dżingiel!